Hej kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać takie kilkukolorowe geometryczne zdobienie paznokci. Jak zapewne domyślacie się po tytule, będzie to metoda własnoręcznie robionej naklejki na bazie stempla. Dlatego teraz pokażę Wam właśnie, jak to wykonać i zapraszam Was dalej. Na początek będziemy potrzebować stempla, lakieru oraz płytki ze zdobieniami. Wybrany wzór pokrywamy lakierem do stempli, po czym ściągamy jego nadmiar przy pomocy zdrabki. Następnie szybkim ruchem kołyskowym przenosimy wzór z płytki na stempel. Jak widzicie, ja użyłam przezroczystego stempla, dzięki czemu na bieżąco będę mogła podglądać, jak wychodzi mój wzór. Teraz sięgam po cienki pędzelek oraz lakiery, którymi będę wypełniać swoją naklejkę. Przygotowuję sobie biały lakier, po czym zaczynam nim wypełniać odpowiednie miejsca na odbitej wcześniej grafice. Jak widzicie, maluję zwykłymi lakierami bezpośrednio na stemplu. Biel, której użyłam, to tani chiński lakier, więc jak widzicie, nie musicie używać żadnych specjalnych lakierów, aby wykonać sobie takie naklejki. Kiedy już wypełniłam kontury, odwracam stempel, aby sprawdzić, jak się prezentuje mój wzór. Jeśli zostały nam jakieś mijaki, bez problemu możemy dołożyć jeszcze troszkę lakieru. Teraz sięgam po beż i wypełniam nim kolejne partie stempla. Możecie tu zauważyć, że najeżdżam na czarne linie, jednak nie jest to żaden problem, ponieważ od spodu nie będzie tego widać. Jako ostatni wybrałam półprzezroczysty lakier z brokatowymi drobinkami. Jak widzicie, większe płaszczyzny wypełniam przy pomocy pędzla z lakieru, a dopiero w kącikach sięgam po mały precyzyjny pędzelek. I tak wygląda gotowy, pomalowany stempel, a teraz zerknijmy pod spód. Czyż to nie jest magiczne? Teraz musimy jeszcze sięgnąć po top i dokładnie pokryć nim cały nasz wzór, wychodząc też naokoło. Po tym kroku musimy poczekać, aż lakier całkowicie wyschnie i wtedy dopiero możemy delikatnie zdjąć gotową naklejkę ze stempla. Takich naklejek możemy sobie przygotować kilka i w różnych wersjach kolorystycznych. Dobrze jest odkładać je sobie na folię, ponieważ wtedy bez problemu będziemy mogli je odklejać i przekładać. Aby przykleić naklejkę do paznokcia, malujemy go ponownie topem i czekamy, aż podeschnie, ale na tyle, że będzie wciąż lepki. Następnie przy pomocy pensety nakładamy w odpowiednie miejsce naszą naklejkę i dociskamy ją dokładnie do całego pazurka. Nadmiar naklejki możemy teraz przyciąć małymi nożyczkami. Można to również zrobić jeszcze przed przyklejeniem naklejki i muszę przyznać, że to jest nawet wygodniejsza opcja. Teraz, kiedy naklejka jest już na miejscu, musimy sięgnąć po zmywacz do paznokci i wąski pędzelek. Pędzelek zanurzamy w zmywaczu i przejeżdżamy nim wzdłuż skórek po to, aby wyrównać brzegi naklejki. Powtarzamy tę czynność tak długo, aż usuniemy wszystkie zbędne elementy. Na sam koniec możemy jeszcze całość pokryć topem, jednak należy to robić sprawnymi ruchami, aby nie rozmazać gotowej naklejki. Tutaj od razu zaznaczam, że nie każdy top się do tego nadaje. No i gotowe.
Jak widzicie, dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie stworzyć wyjątkowo precyzyjne zdobienie i to na obie dłonie. Skoro już wiecie, jak samodzielnie wykonać taką naklejkę, to teraz na koniec wspomnę Wam jeszcze szybciutko, że takie naklejki możecie wykorzystywać na zwykłe lakiery, tak jak ja robiłam to w tym filmie, ale również możecie wykorzystać je pod hybrydy. Należy wtedy tylko odpowiednio przyciąć taką naklejkę po to, aby zostawić sobie naokoło delikatny margines, żeby przykryć to wszystko ładnie topem i żeby nam się całość ładnie trzymała. Więc to jest naprawdę świetna technika, którą możecie wykorzystywać w różnych kombinacjach. Możecie malować na przeróżne kolory, stosować jakieś kolorki holo. Możecie oczywiście używać też jako zwykłego stempla, ale to jest wszystko Wasza decyzja. Ja jestem naprawdę zakochana w tej metodzie i bardzo lubię ją stosować, więc jak najbardziej Wam polecam. I to właściwie wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć, więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!